tygodniu rozgrywek w Rozbalu Olimpijskiej FC testowaliśmy relacje wideo na żywo. Transmitowaliśmy trzy mecze, w tym pojedynek niepokonanych zawodników z drużyny FC Spec. Wysoka wygrana z Dynamo Wrocław była do przewidzenia, jednak spotkanie mogło się podobać. Gracze z Ukrainy nie przestraszyli się wyżej lokowanego rywala i postawili na ofensywę, czego efektem były 4 zdobyte bramki. Stracili ich jednak 12 i Spec coraz bardziej zbliża się do tytułu mistrza. Gramy tak jak na Skwierzyńskiej dla zabawy, a że się udaje wygrywać, no to fajnie. No generalnie chcemy się poruszyć, tak? Żeby nie przespać tej zimy, każdy chce się poruszać. No i to zabawa, tak? Ale udaje się, mamy fajną paczkę i udaje nam się cały czas wygrywać. Atmosfera w drużynie jest chyba kluczowa do... No tak, jest wesoło, nie kłócimy się, jest zabawnie, wszystko bierzemy na żarty i... To jest najważniejsze. Najważniejsze, że jest atmosfera, że chłopaki chcą przychodzić i się bawimy. Tyle, że jest małe boisko, inaczej niż na Skwierzyńskiej. Dużo się strzela, dość agresywnie trzeba grać. Nie można sobie poklepać bardziej, gdzieś trzeba przycisnąć przeciwnika, dużo zagrań do przodu. Mówię, można tak naprawdę z każdej pozycji strzelać. Małe w miarę boiska, duża bramka względem boiska, ale generalnie fajnie. W spotkaniu FC Bright One z bratem Albertem górą byli ci pierwsi, ale walka była wyrównana i wynik nie za wysoki, jak na realia pod balonem. Pierwsi dzięki wygranej wskoczyli na czwarte, premiowane awansem miejsce. W obu ekipach szwankowało wykończenie, jednak w drugiej połowie skuteczniejsi okazali się gracze debiutanta, a najlepszym zawodnikiem wybrany został Kamil Zimny. Siódmy tydzień przerwał też pasce Moiko, które nie straciło bramki przez 92 minuty. Piwowarczyk pokonał Guźniczaka w 6 minucie spotkania białych z Old Blue Angels. Szybkie prowadzenie Aniołów na niewiele się zdało i Moiko wygrało 7-5. Relacje wideo na żywo spod balonu są na razie w fazie testów. Pracujemy nad urozmaiceniem ich o podpisy i wyniki z belkami. Czekamy też na sugestie i propozycje na naszej stronie i fanpage'u facebook.com/Liga Wrocław.